Ogłoszony przez miasto konkurs na opracowanie koncepcji nowej siedziby biblioteki zakończył się fiaskiem. Spośród pierwotnie zainteresowanych kilkunastu pracowni swoje pomysły zgłosiły zaledwie cztery. I żadna nie spełniła oczekiwań sądu konkursowego, dla którego, skądinąd słusznie, funkcjonalność i koszty utrzymania przyszłej siedziby okazały się najważniejsze. Werdykt kilkuosobowego składu sądu konkursowego mówi sam za siebie. Nie przyznano pierwszej nagrody. Drugą otrzymały ex aequo dwie koncepcje. Co ciekawe, kompletnie różna. Jedna, skojarzona przez autorów ze stosem książek, to dość monolityczny kompleks z podziemnym garażem dla pracowników, możliwością rozbudowy, amfiteatrem, olbrzymią 280-metrową czytelnią bieżącej prasy i zaledwie 130-metrową wypożyczalnią. Największa planowana powierzchnia to ponad 500-metrowe medicentrum. Drugi projekt to niewątpliwie urokliwy i nowocześnie wyglądający obiekt, którego kształt autorom kojarzy się z klonowym skrzydlakiem, a nam ze spinerem. Tutaj autorom udało się ocalić największą ilość zieleni, którą sprawnie pogodzono z funkcjami rekreacyjnymi, plenerową siłownią, placem zabaw dla dzieci, a nawet wybiegiem dla psów i ładnym parkiem. Zaplanowany obiekt jednak miał również istotne wady. Nieekonomiczną szklaną fasadę i kształt wymuszający niekorzystne rozwiązania funkcjonalne wewnątrz obiektu. O ile przezierna fasada wręcz porywająco zaciera granicę między wnętrzem budynku a jego naturalnym zielonym otoczeniem, to wadą staje się ogrom światła docierający do pomieszczeń. Członkowie sądu konkursowego wskazali również na istotne koszty utrzymania obiektu, choć ich uwadze nie uszła wartość wizualna rozwiązania. Najwięcej punktów uzyskał projekt łódzkich architektów. To rodzaj nieszczególnie efektownej rotundy, co ciekawe, również przeszklonej od podłoża aż po dach. Ale jak uzasadnili konkursowi sędziowie, górę wziął walor funkcjonalności. Z uwagi na to, że każda z koncepcji miała wady istotne z punktu widzenia specjalistów, konkurs nie przyniósł efektu. Propozycje oceniane w konkursie nie spełniły też oczekiwań kadry biblioteki. Przede wszystkim zależało nam tu, jak pan prezydent wspomniał, żeby ten budynek realizował funkcje biblioteczne, ale funkcje biblioteczne rozumiane nie w sposób tradycyjny dotąd, tylko i wyłącznie, czyli jako biblioteki, miejsca, gdzie jest wypożyczalnia książek, ewentualnie czytelnia, ale również te funkcje, gdzie jest prowadzona różnego rodzaju praca środowiskowa. Chodzi o midicentrum, ale też takie inicjatywy jak pracownia Smykałka. Również biblioteka prowadzi szereg działań. Są to może nie te największe wydarzenia, powiedzmy, kulturalne, ale też są realizowane tam koncerty, są różnego rodzaju wystawy, bo biblioteka ma przestać być takim tylko miejscem, gdzie się przychodzi i wypożycza książkę, ale przychodzi się po coś tylko, ewentualnie nie tylko po to, żeby wypożyczyć książkę, ale również, żeby pobyć, porozmawiać, spotkać się. Też jest potrzeba, często zgłaszają się różne grupy mieszkańców, różne organizacje, które chcą spotkać się po prostu, pobyć ze sobą i te wszystkie funkcje powinny się znaleźć w tym budynku. Jak nas poinformowano, rozpisany zostanie kolejny konkurs, w którym skorygowana zostanie część założeń funkcjonalno-użytkowych. Z opracowań biorących udział w zakończonym właśnie konkursie wynika, że nie jest łatwe znalezienie rozwiązania spójnie łączącego ładną, nowoczesną architekturę z funkcjonalnością i wygodą użytkowników oraz pracowników.